na kilka miesięcy przed wyborami. Moim zdaniem ta rozpędzona lokomotywa powinna jechać bardzo mocno do przodu. A tutaj ta rozpędzona lokomotywa włączyła sobie po prostu hamulec bezpieczeństwa. Dzień dobry i dobry wieczór, zależnie od tego, kiedy Państwo nas oglądacie. Kolejne wydanie Kanciastego Stołu. Po raz pierwszy w tym miejscu nie jego pomysłodawca i twórca Paweł Kasprzak, ale jest razem z nami po mojej lewej stronie, dlatego że w sposób naturalny zmienił miejsce, bo stał się niezależnym kandydatem do Senatu 44. Okręgu w Warszawie. Ale więc nie może być w tym momencie kimś, kto prowadzi rozmowę. Zdecydowałem się podjąć tej trudnej roli, bo lubię ten program. I mamy dzisiaj gości z dziś tylko Lewicy, ale myślę, że będziemy się dalej rozwijać. Im bardziej kampania będzie się rozwijała, tym bardziej będzie rosła skłonność polityków do docierania do elektoratu wszelkimi sposobami i o tym też będziemy za chwilę rozmawiać. Ale na razie mamy taką sytuację. Zamknęła się rejestracja kandydatów. Z dwoma głośnymi, powiedziałbym, przytupami w wydaniu KO czy też PO, czyli efektowną zmianą miejsc Grzegorza Schetyny i Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w Warszawa-Wrocław oraz ogłoszeniem kolejnego, podobnego, nowego, odmienionego, nie potrafię tego jeszcze zinterpretować, programu gospodarczego Platformy czy też całej KO. To bardzo długa lista różnych ulg, podatków, zmian prawnych, formalnych dotyczących gospodarki, co zostało na takiej podsumowującej rejestrację kandydatów przez PO jakby mocno zasygnalizowane. Myślę, że to jeszcze nie jest moment, żeby dokonywać dokładnej analizy ekonomicznej tego programu, bo myślę, że przeliczenie nawet sprawnym ekonomistom zajęłoby bardzo dużo czasu. Zresztą żyjemy w czasach, w których w zasadzie każdy wydatek już się da uzasadnić. To znaczy, zależnie od tego, jakiej arytmetyki gospodarczej użyjemy, to można uzasadnić, że nie można wydać dodatkowo 30 miliardów, albo 100 miliardów, albo 5 miliardów i to zawsze jakoś się mieści. No jak będzie, to się okaże po wyborach, niezależnie od tego, kto by wygrał. Natomiast dzisiaj mamy taką sytuację. Mieliśmy właśnie dość efektowne, nagłośnione medialnie wydarzenia KO, a równocześnie dzień wcześniej, kiedy po raz pierwszy Gazeta Wyborcza, no czyli taki główny organ prasowy opozycji, acz z dużą dozą sympatii dla tej wiodącej w tej chwili wiodącego komitetu opozycyjnego, dziennikarz ekonomiczny, zapowiadając te nowe propozycje programowe PO, napisał: oczywiście politycy PO raczej nie mają złudzeń, że bieżące wybory parlamentarne władzy im nie dadzą. Więc jeżeli pisze coś takiego największa opozycyjna gazeta, to jest też jakiś rodzaj startu do kampanii wyborczej. Czy to dobry start, waszym zdaniem? Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że uczestnicząc w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a w zasadzie w organizacji tych wyborów i w ostatnim jego akcie, czyli w tym momencie, kiedy były ogłaszane wyniki wyborcze i było widać ten słabszy wynik Koalicji Europejskiej, aczkolwiek w naszym mniemaniu, czy w mniemaniu Lewicy, czy innych osób, nie był to zły wynik, bo gdybyśmy tą ideę ciągnęli dalej, prawdopodobnie byłoby lepiej. Platforma Obywatelska pogodziła się z tym, że nie będzie miała dużej szansy wygrania wyborów i w związku z tym zaczęły tam się moim zdaniem jakieś takie ruchy trochę pod dywanem, jak to niektórzy mówią. No i wszędzie w tych wyborach jest taka moim zdaniem, co jest niebezpieczne dla polityki, wycofana. Nawet hasło wyborcze, które ogłosili niedawno, złożone ze słowem może być, świadczy o tym, że ona nie będzie. Czyli ten przekaz już nie jest takim przekazem jasnym. Tak, wygramy, będzie fajnie, będzie lepiej.
tylko to jest taki przekaz, który jest takim przekazem trochę wycofanym i to jest w ogóle dla całej opozycji niebezpieczne, dlatego że Platforma Obywatelska pełni rolę dominującego ugrupowania na opozycji i to tak naprawdę wynik tej formacji będzie wpływał na to, czy uda się, że tak powiem, uzyskać PiS-owi większość, czy tej większości nie uda się uzyskać. I takie niezdecydowanie w tych wyborach raczej nie wróży dobrze tym wyborom, mimo że inne ugrupowania przyłożą do tego maksymalnie dużo energii. Ale nie można się wycofywać. Akurat na miesiąc, na 2 miesiące, czy na 3 miesiące, czy chociażby po wyborach do Parlamentu Europejskiego, czyli na kilka miesięcy przed wyborami, moim zdaniem ta rozpędzona lokomotywa powinna jechać bardzo mocno do przodu. A tutaj ta rozpędzona lokomotywa włączyła sobie po prostu hamulec bezpieczeństwa. No i pojawiały się różne dla mnie niezrozumiałe ruchy. To, o czym pan wspomniał odnośnie zmiany kandydata, no to taki dla wyborców codziennie jest taki sygnał wycofywania się tej Platformy jak gdyby z roli dominującej, bo przejście z walki liderów w głównym okręgu w Warszawie Grzegorza Schetyny do Wrocławia jest takim trochę wycofaniem się na tylne siedzenie w tym samochodzie, które jedzie. I gdyby to jeszcze było jedyne wydarzenie, ale ogłoszenie programu, po ogłoszeniu programu nagle się pojawia jakieś takie hasło, które jest nie bardzo zdecydowane. Taki program, który jest mocno rozbudowany, jest mocno zawiły, on powinien się ograniczać do kilkunastu punktów. To dla wyborców, którzy oczekują zwycięstwa, to nie jest za bardzo zrozumiałe. No ale też warto wspomnieć, nikt nie kwestionuje tego, że KO jest wiodącą, że tak powiem, siłą opozycyjną, ale też jest od paru miesięcy wyraźny trend, że KO traci, natomiast zyskuje lewica. Tak? Lewica zaczynała od tam 8-9%, ma 14%. Ja jestem w Sojuszu Lewicy Demokratycznej od 1999 roku, tak? Czyli od samego początku. Obserwuję różne ruchy w partiach politycznych, od bycia partią na górze, do bycia partią w kryzysie i bycia partią w takim trochę wewnętrznym rozkładzie. Ta lewica przechodziła różne stadia i ja niestety w Platformie Obywatelskiej od czasu upadku, że tak powiem, utraty władzy 4 lata temu, obserwuję takie trendy. Nie miałem kontaktu przez 3 lata, ale przy okazji wyborów, a w zasadzie przy okazji rozmów koalicyjnych i wspólnego organizowania wyborów do Parlamentu Europejskiego, zauważyłem takie rozjeżdżanie się tej formacji. Ona już nie jest jednolita, zbita i wszyscy dążą do tego, żeby te wybory wygrać. A szczególnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego to jest drugie potknięcie a w zasadzie trzecie potknięcie dla Platformy Obywatelskiej, bo mówimy o wyborach parlamentarnych, ale mówimy o wyborach prezydenckich czy o wyborach do Parlamentu Europejskiego. To jest trzecie potknięcie dla Platformy Obywatelskiej, gdzie oni za każdym razem liczyli na zwycięstwo i pojawia się, że tak powiem, sytuacja, w której tego zwycięstwa nie uzyskują, bo myśmy wszyscy wierzyli, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, że uzyskamy lepszy wynik niż PiS. Wiem, jak działał sztab wyborczy. Mówię głównie o podlaskim sztabie wyborczym. Wiem, jak działał sztab wyborczy, jaka była determinacja, jak bardzo nam zależało. No ale wtedy się nie udało, bo nie wszystkie elementy były dograne. Ja obserwując wybory do Parlamentu Europejskiego z punktu widzenia jakiegoś tam sztabu, uważam, że można było zrobić to lepiej. Problemem wyborów europejskich było to, że wystartowaliśmy w koalicji europejskiej, ale ten team był nie do końca dograny. Nie było właściwego przepływu informacji, były po drodze wpadki organizacyjne, trochę takie osobowościowe wpadki i moim zdaniem trzeba to było poprawiać. To znaczy podjąć decyzję o pójściu w szerokiej koalicji w tamtym czasie i kontynuowaniu. Myśmy stracili zaledwie kilka punktów w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości i nie rozwalania tej idei. Można było z tych błędów wyciągnąć wnioski, je naprawić i próbować pójść w tej sprawie dalej, czyli spróbować pójść szerokim blokiem. Myślę, że mielibyśmy większą szansę. Ale potem nastąpił moim zdaniem taki lekki rozkład wewnętrzny, jeśli chodzi o kierownictwo Platformy.
Oczywiście to wykorzystały siły w PSL-u, które były nieprzychylne Kosiniakowi, Kamyszowi, bo wiadomo, że PSL nie jest partią, która ma jak gdyby jednorodną linię i taką liderską. Kosiniak-Kamysz nie ma, ma poparcie, ale nie, te poparcie nie jest do końca. I tu zaczęło być drążenie skały, te kawałki zaczęły odpryskiwać i to było trudne do poskładania w tym zakresie. A jak to wygląda z punktu widzenia debiutanta w kandydowaniu? Znaczy, powiem szczerze, że my oczywiście rozmawiamy na temat Platformy i rozmawiamy tego, co powoduje, że tak na Platforma ma tak naprawdę taki wynik, którego byśmy się specjalnie nie spodziewali. Mówię tu o Koalicji Obywatelskiej, oczywiście nie o samej Platformie. Natomiast wydaje mi się, że warto jest zwrócić uwagę również na to, co się dzieje po stronie PiS-u. I trzeba pamiętać, że tam cały czas mamy do czynienia z takim zachowaniem status quo, jeżeli chodzi o tych wszystkich, którzy popierają tą opcję polityczną, tych, którzy w takim codziennym odbiorze są wyznawcami jakby tej opcji politycznej, a zapominamy, czy nie widzimy tak naprawdę tego, co spowodowało, że nie udało się wygrać Koalicji Europejskiej wyborów do Europarlamentu, a mianowicie znowu zmobilizowania tych, którzy nie chodzą głosować. Wydaje mi się, że i tu mówię jako ten debiutant, który znalazł się w tej polityce i został przekonany przez te 4,5 roku rządów PiS-u i wreszcie tych nieudanych wyborów ostatecznie do Europarlamentu, że warto jest się to zaangażować. Natomiast wydaje mi się, że wśród elektoratu aż takiej mobilizacji, wśród tych, którzy do tej pory nie chodzili, po prostu nie ma. I myślę, że tutaj tak naprawdę okopaliśmy się na dwóch pozycjach. PiS będzie cały czas otrzymywał w sondażach te wyniki, które otrzymuje. Aczkolwiek wydaje mi się, i to mówię z punktu widzenia metodologicznego tych badań sondażowych, które są, że to jest tak zwany sufit. To znaczy im się nie uda już pewnie więcej ugrać. Być może coś stracą, jeżeli coś się wydarzy w trakcie tej kampanii. Natomiast istota polega, czy sedno sprawy polega jednak tym, aby zmobilizować ludzi do tego, żeby poszli do tych wyborów i w drugiej kolejności tych, którzy do tej pory się nie angażowali, żeby zagłosowali. Tutaj będzie trzeba szukać zmian w ewentualnych sondażach. Natomiast odnosząc się bezpośrednio do tego, co się dzieje w koalicji, wydaje mi się, tu znowuż możemy spojrzeć na to zupełnie pragmatycznie. To znaczy o tym, że takie, a nie inne ruchy w ostatnim czasie tam zaistniały. Mam tu na myśli cofnięcie się Schetyny, wystawienie kobiety na liście, wreszcie ten program. To są te elementy, które wynikają z czystych technikaliów. To znaczy ostatnie badania sondażowe, te wewnętrzne robione przez Koalicję Obywatelską pokazują, jaka jest sytuacja. Ta sytuacja pewnie wygląda jeszcze gorzej niż my to słyszymy w odbiorze publicznym i trzeba było po prostu schować wszystkie te swoje osobiste ambicje, zdecydować się na coś. Trzeba pamiętać, że tak mi się przynajmniej wydaje, Grzegorz Schetyna musi pamiętać również o tym, co będzie po wyborach i w jaki sposób stworzyć sobie pewne alibi na to, co się będzie działo w środku. Natomiast ja się zgadzam z tą tezą Gazety Wyborczej, że najprawdopodobniej koalicja tej władzy nie weźmie. Jeżeli czegokolwiek byśmy szukali, to raczej właśnie we współpracy tych wszystkich sił opozycyjnych, jeżeli dałoby się to matematycznie zliczyć. No, ale ja myślę, że dziennikarzowi jednak chodziło, że w ogóle cała opozycja chyba władzy nie weźmie. Tak, ale on by się tak tym nie przejmował. To jest bardzo mocna teza jednak, tak? Że wybory parlamentarne władzy im nie dadzą. Tu nie o to chodzi, że tylko im, tak? To żaden wariat nie uważa, że samo KO mogłoby dostać większość. To jest jasne, że to musi być również na pewno koalicja lewicowa do tego i prawdopodobnie PSL z Kukizem, tak? Jeżeli przejdzie 5%. Tak, ta różnica między, powiedzmy, moim oglądem sytuacji, a tym, o czym pisze Gazeta Wyborcza, dotyczy tego, że to będą tak naprawdę niewielkie różnice, jeżeli oni będą, tak mi się wydaje, taki będzie koniec tej kampanii. Natomiast rzeczywiście matematycznie może zabraknąć. A inny outsider z punktu widzenia ulicy? To nie jest punkt widzenia ulicy. Znaczy, to, no, panowie, doświadczenia ulicy, o tak. Panowie mówią o technikaliach ciągle. Ja bym powiedział tak, że te wszystkie programy mają to do siebie, że żaden z nich nie odpowiada na,
Na to pytanie zacytowane przez ciebie dziennikarza z Gazety Wyborczej, znaczy nie zacytowane, bo go tam nie ma, no tak. Ale tkwi w tym opisie sytuacji, czy w tej prognozie sytuacji, tkwi pytanie, no co jeżeli tej władzy nie weźmiecie, to na czym będzie polegała wasza rola, co wy będziecie robić. Ja rozumiem, że parlamentarzyści czy zawodowi politycy nie są przyzwyczajeni do tego, do czego ja się przyzwyczaiłem przez te 4 lata, to żeby próbować się uprzeć i osiągać swoje. Bo to jest inny styl myślenia i inne instrumentarium. Ale mówiąc o tych wszystkich programach, poczynając od szóstki Schetyny, bo to przede wszystkim, no to trzeba sobie zadać pytanie, co takiego się stało, że mamy demokrację w takim stanie, jakim mamy. Tak? No bo oczywista odpowiedź brzmi, że Jarosław Kaczyński postanowił dokonać zamachu stanu, ale też dlaczego uzyskał na to tak silne społeczne przyzwolenie, to już jest trudniejsze pytanie. Tak? Co to się stało w 2015 roku, że on wygrał? Tak? W 2015 roku, pamiętam to doskonale, było mnóstwo teorii o fuksie ordynacyjnym, co oczywiście przecież jest prawda, bo ten fuks ordynacyjny nastąpił. W jakimś przypadku, jakimś oszustwie PiS-u, tak? PiS nie obiecywał przecież demolki ustrojowej, tylko 500+, mówiąc w skrócie. Więc liczono na rozczarowanie pisowskich wyborców. Ono nie nastąpiło. Następuje dosyć regularny wzrost poparcia Prawa i Sprawiedliwości przy tych tam zawirowaniach towarzyszących aferom, skandalom i tak dalej. To jest to wzrost poparcia. Znaczy nikogo w polskim społeczeństwie, zwłaszcza po pisowskiej stronie, nie martwi to, co się dzieje na poziomie ustrojowym. No i teraz pytanie, dlaczego? Znaczy, ja bym proponował, próbując odpowiedzieć na to pytanie, uświadomić sobie coś, co sobie wszyscy uświadamiają, tylko nie wyciągają wniosków, że jesteśmy częścią jakiegoś globalnego zjawiska. Tak? Bo takie same rzeczy da się zaobserwować w Stanach, w Anglii, tak? W kolebkach demokracji, nie tylko w tej słabej demokracji, jaka jest, w jaką mamy do czynienia w tej części Europy. I teraz, znaczy, jak się o tym pomyśli, to recept na ten kryzys demokracji nikt oczywiście nie zna. Natomiast z całą pewnością da się powiedzieć, że szóstka Schetyny nie odpowiada na globalny kryzys demokracji. To z całą pewnością. Tak? I teraz przechodząc do tej polskiej diagnozy, my zawsze uważaliśmy i widzieliśmy to dosyć namacalnie, stojąc właśnie na ulicy, stojąc wśród tego pisowskiego tłumu, albo stając naprzeciw niemu, rozmawiając z tymi ludźmi, bądź się z nimi kłócąc, widzieliśmy dosyć wyraźnie, że dla tych ludzi demokracja jest doszczętnie skompromitowana, jest absolutnie niewiarygodna. Wszystkie instytucje demokracji, poczynając od konstytucji, poprzez media, pamiętamy wszyscy ten hejt na Lisa, którego skórę chciano wieszać na tam drzwiach Pałacu Prezydenckiego, poprzez partie polityczne, a na instytucjach państwa kończąc, były kompletnie niewiarygodne w oczach tych ludzi. Oni nie widzą żadnej wartości w naszych żałosnych skądinąd próbach obrony tych instytucji. I teraz, dlaczego tak się stało? No to w historii łatwo znaleźć powody inne niż fałszywa propaganda PiS. Bo do tych powodów należą te wszystkie zmielone podpisy, zmielone, zebrane z okazji akcji dotyczącej podniesienia wieku emerytalnego, 6-latków w szkołach i tak dalej. Te wszystkie inicjatywy obywatelskie, cokolwiek byśmy o nich myśleli, one były autentyczne i zostały zignorowane w bardzo elegancki sposób przez ówczesną władzę, dzisiejszą opozycję i dzisiejszą klasę polityczną po tej demokratycznej stronie stojącą. A na drugim końcu tego całego skomplikowanego bardzo łańcucha zdarzeń, moim zdaniem, leży klimat Sowy i Przyjaciół. Tak? Gdzie to nie o to chodzi, że tam się jakieś skandale odbywały i nie o to chodzi, że oni tam przeklinali oraz że jedli ośmiorniczki, tylko oni się zachowywali tam, rozmawiając o sprawach, które nie były poruszane w publicznej debacie, żaden publicysta takich wątków nie podnosił. Rozmawiali w zamkniętych strefach, niedostępnych dla tak zwanego zwykłego człowieka, o sprawach zupełnie obcych tej oficjalnie uprawianej polityce i zachowywali się, w skrócie mówiąc, jak właściciele tego państwa. I tego naród nie jest w stanie wybaczyć. Ja to obserwuję też po naszej, po demokratycznej stronie. Znaczy, jak Grzegorz Schetyna wygłasza jakieś obietnice wyborcze, to nikt przy zdrowych zmysłach w nie wierzy. Wszyscy już nauczyliśmy się oceniać je z punktu widzenia spodziewanej przez nas skuteczności. A może to chwyci i tak dalej. Patrząc z kolei na wybory... Ja ci przerwę, bo to bardzo się zgadza z tym. Ja wczoraj obejrzałem na Facebooku, to jest na fanpage'u
Concilium Civitas, rozmowę z profesorem Zielonką z Oksfordu, którego nikt nie słucha, europeistą, który między innymi pytany, bo on dość podobnie jak ty definiuje, znaczy taką w ogóle kryzys szeroko pojętych liberalnych elit. Liberalnych też w szerokim tego słowa znaczeniu, tak? Tych właśnie elit, które generalnie rządziły Europą przez ostatnie dziesięciolecia. I to jest utrata wiarygodności. No kompletnie. To jest utrata wiarygodności. I ona oczywiście w każdym państwie mogła mieć trochę inne przyczyny, tak? Bo nie wszyscy mieli swoje sowy, choć swoje sowy też mieli oczywiście, ale to przyczyny były bardzo różne. I ja od 4 lat na przykład powtarzam, przy wszelkich głupich czy mądrych, bo nie jest tak, że są tylko jednego typu działania Platformy, że ona musi zacząć od tego, że ktoś poważny musi wyjść i powiedzieć przepraszamy. Znaczy ja nie mówię, że akurat to ma być tak, takie słowo pójść, ale tak naprawdę ja się spodziewam, że ktoś z tej formacji w jej imieniu, tak, nie wariat, który się wyrwie. Trzeba przyznać, Schetyna ostatnio to parę razy tak trochę bąknął. Ale tak? To bąknął, tak, znaczy, ale szczerze powiem, lepiej jest nie bąknąć, to już lepiej siedzieć cicho. To znaczy to jest tak ważne słowo, tak kluczowe i to moim zdaniem w polityce czy w takiej psychologii społecznej, że to albo mówimy to z dużą mocą, albo siedźmy cicho i udawajmy, że nic tak, się i teraz, że ja się kompletnie nie zgadzam z tymi prognozami wyborczymi, że potencjał mobilizacyjny jest po naszej stronie, a po stronie pisowskiej się wyczerpał. I to wiem z analizy danych PKW z ostatnich wyborów europejskich. Ponieważ ja patrzyłem, jak frekwencja wyborcza koreluje, przekłada się na wynik wyborczy. I otóż globalnie w skali całej Polski, im wyższa była frekwencja, tym lepiej punktował PiS w stosunku do opozycji. I do wiosny, i do koalicji europejskiej. Natomiast to oczywiście inaczej wyglądało na wschodzie Polski i na zachodzie Polski, w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Generalnie wszędzie prawdą jest to, że ten zwycięzca, powiedzmy, że na zachodzie umownie, że na zachodzie to jest koalicja europejska, na wschodzie to jest PiS, punktował tym lepiej, im wyższa była frekwencja wyborcza. Tylko ta korelacja po zachodniej stronie Polski, czyli po tej, znowu używając stereotypowego podziału, liberalnej, ta korelacja była słabsza, a po wschodniej była mocniejsza. I z tych danych dosyć mocno wynika, że potencjał, niestety, ten mobilizacyjny istnieje po stronie PiS. Tak? I tam, i tak była to, ta frekwencja była zaskakująco, znaczy, może nie zaskakująco, bośmy się wszyscy tego spodziewali, ale wyjątkowo duża. Natomiast rzeczywiście te małe, średnie, małe miasteczka i wsie poszły wyjątkowo licznie do wyborów europejskich, ale wiemy, że pójdą jeszcze liczniej do wyborów parlamentarnych. No tak, ale poszły... Bo to jest arytmetyka, ale jeszcze jest logika w tym wszystkim. Taka logika wartości, ja bym powiedział. Ponieważ od 2015 roku pisowscy wyborcy mają poczucie sprawstwa w historii. Oni wiedzą, po co głosują, tak? Oni jakby słyszą to chrzanienie, z przeproszeniem wszystkich, o wstawaniu z kolan, to oni to rzeczywiście czują. To ja to widzę na tych ulicach. Jak on zakłada koszulkę, jestem Polakiem, jestem z tego dumny, to rzeczywiście to tak to odczuwa. Jak on życzy nam śmierci, to uważa, że to jest element dziejowej misji prawicy. Tak? Nas, ubeków, trzeba po prostu wyeliminować w taki lub inny sposób, mniej lub bardziej elegancki. I ma poczucie uczestniczenia w tym wszystkim. Tak? Nasze liberalne wartości, znów w szerokim sensie, mówię o liberalizmie jako czymś, co wyzwala potencjał, czy wyzwala z kajdan, czy wyzwala z wszelkich ograniczeń z ludzkich swobód. Tak? Mówię o liberalizmie jako idei emancypacyjnej, a nie jako jakiejś tam formacji politycznej. Po tej naszej liberalnej stronie mamy kaca, nie mamy tego samopoczucia. Znaczy nikt w nic nie wierzy, tak? A gadanie o obronie demokracji oznacza w naszych ustach najczęściej obronę jakichś procedur, do których już mi się przyzwyczaili uważać je za cywilizowane. Tak? To nie niesie ze sobą żadnych aksjologicznych znaczeń. W związku z tym oni mają dreszcze na plecach i stając przeciw nam do tego śmiertelnego boju, a my mamy kaca i takie, o Boże, pomieszane z niewiarą znudzenie i to jest kolejny czynnik demobilizujący. Tego brakuje moim zdaniem w partyjnych programach i mnie ogromnie martwi, jak słyszę takie techniczne rozważania o tym, co, gdzie tutaj można poprawić jakiś szczegół PR-owy w kampanii wyborczej. No przecież nie o to chodzi. Naprawdę nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby ludzie mieli szansę w cokolwiek w ogóle uwierzyć. Tak? I to... Znaczy, Paweł, o tyle bym polemizował, bo jeżeli jest ta energia i wiara, o której mówisz, to wtedy też się popełnia mniej tych drobnych błędów, wiesz, to też jest tak. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No ale tutaj jakby wracając do kwestii
tej mobilizacji elektoratu i tej mojej tezy mówiącej o tym, że tam jest jednak sufit. Ja bym jej trochę bronił w sensie takim, że niespecjalnie trafia do mnie ten argument mówiący o tym, że te eurowybory są dobrym odnośnikiem do tego, no nie, co się będzie działo teraz. Trzeba pamiętać, że to jest inny rodzaj tak wyborów. Jasne. Mam wrażenie, że tamten elektorat się zmobilizował, ale nie w kontekście tego głosujemy na kogoś do Europarlamentu, bo tam gro tych wyborców tak naprawdę niespecjalnie toleruje tą Unię Europejską. Nie mówi o tym, ale nie toleruje, więc raczej to była obrona PiSu jako samego w sobie, siły politycznej. My pokażemy tamtym, że jednak jesteśmy w stanie wygrać. Pamiętacie, jak wyglądała narracja w tych wyborach? To miały być nasze wybory, to miały być wybory opozycji, bo to ona je rozumie Unię Europejską, to ona chce do niej iść, tamci jej nie rozumie i tak dalej. I to było udowodnienie, ta mobilizacja tam wynikała z tego, że to była obrona PiSu i udowodnienie. My wam udowodnimy, że w eurowyborach, które zazwyczaj wy wygrywacie, tym razem nie wygracie. Tutaj takiej mobilizacji nie było. A ja liczę na to, że będzie tym razem odwrotnie. To znaczy, znowuż, wydaje mi się, że wśród wyborców tych sił demokratycznych, opozycyjnych jest wielu takich, którzy z kolei w tamtych wyborach wychodziło z założenia, że gros polityków idzie do Europarlamentu dla synakur i stanowisk. A teraz ta mobilizacja może się oprzeć właśnie na tym, że tu jesteśmy w stanie powalczyć o to, żeby PiS nie miał większości, nie miał większości konstytucyjnej. Być może jesteśmy w stanie się zmobilizować, bo tu żyjemy i na co dzień nam to przeszkadza. Tak? To są te problemy, z którymi, które nam generuje tak zwana dobra zmiana dzisiaj. I ja liczę na to, że odwrócą się jakby proporcje mobilizacji. To znaczy, wydaje mi się, że te eurowybory pokazały, że to jest ten maks i tej tezy będę się dalej trzymał, a tu jest szansa na to, że jeszcze są jakieś zapasy, są jeszcze jakieś możliwości, żeby powalczyć. Ale tak jak mówię, no jest to moja teza, jak pan redaktor dobrze zauważył. Tylko szczerze powiem, jeżeli jest tak, że PiS był w stanie zmobilizować do eurowyborów jednak znacznie większą grupę swoich ludzi, czyli sprawy, które oni właśnie nie rozumieją, mają w nosie, tradycyjnie i tak dalej, to znaczy, że on ma jeszcze gigantyczne zasoby mobilizacyjne. I jeżeli teraz powie, Polska, którą dla was zbudowaliśmy, znowu ci krwiopijcy, bandyci i złodzieje z PO chcą wam zabrać, to może ruszyć kolejny milion jeszcze do urny. Jeżeli założymy, że ten milion jeszcze jest, bo jeżeli rzeczywiście byli w tej mobilizacji tak skuteczni podczas eurowyborów, to jest to, czym dysponują. Oczywiście to też dotyczy tej najliczniejszej w Polsce partii, czyli tych, którzy w ogóle nie głosują. Tak? I teraz, wszyscy polityczni mądrale, do których ja przecież nie należę, powtarzają wciąż, że tą kampanię adresuje się nie do przeciwników, żeby ich przekonać, bo to raczej realne nie jest, tylko do tych, których można zdemobilizować po stronie przeciwnej i do tych, którzy są tym swinger votes, tak? Czyli być może nie głosują wcale i trzeba za czymś pójść. Otóż mnie się wydaje, ja się nawet zastanawiam, czy to mówić publicznie, tak? bo tego ludzie w moim przekonaniu nie dostrzegają. Znaczy, jak lewica wygłasza lewicowe programy, na przykład dotyczące liberalizacji aborcji, albo jakichś tam kwestii gospodarczych, czy też socjalnych, ogromnie ważnych z ustrojowego punktu widzenia, tak? No bo jeśli człowiek idzie do wyborów i rzuca kartkę do urny, to raczej po to, żeby poprawić swój los. Więc to hasło sprawiedliwości społecznej jest fundamentalnie ważne z bardzo wielu względów, dlatego żeby po prostu przetrwała demokracja. To też zresztą profesor Zielonka, który nie ma lewicowych sympatii, też to dosyć silnie podkreśla przy różnych okazjach. Natomiast te lewicowe obietnice brzmią tak, jakbyście wy wiedzieli, że idziecie po władzę. Że premier będzie wasz, że będziecie mieli większość, że po prostu zrealizujecie. A otóż nie idziecie po władzę, bo w najlepszym wypadku... Ale lewica jednak jeszcze nie desygnowała premiera. Premiera tak. Ja chciałem... Natomiast idziecie co najwyżej do koalicji, która być może będzie miała przewagę, słabo w to wierzę, ale powiedzmy, i będzie miała wpływ na treść sejmowych uchwał i ustaw przyjmowanych przez Sejm, ale będziecie je musieli negocjować z Koalicją Obywatelską i z moim znakomitym konkurentem póki co, Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, również ustawy aborcyjne. No przecież to jest jasne, że nie wypełnicie żadnych obietnic. Bardzo dobrze o tym wiecie i one moim zdaniem z tego powodu brzmią fałszywie. Chociaż lewica akurat, bo to też trzeba powiedzieć, z tego punktu widzenia, o którym mówiłem, z tego punktu widzenia aksjologii obecnej w programach, to lewica jest najmocniejsza. Tak, zdecydowanie, no bo to szóstka Schetyny była, że tak powiem, aksjologicznie miała być obojętna. On obiecywał tylko
efektywność rządzenia lepszą. Tak? Lewica proponuje jakby inną perspektywę, taką ideową, no więc to powinno być to, o co chodzi. Tylko, że jeszcze, żeby ktoś był w stanie, miał podstawy uwierzyć w to, że to w ogóle jest jakiś projekt zmiany rzeczywisty. Bo moja teza też jest taka, że to, co się w Polsce rzeczywiście stało z punktu widzenia tych lewicowych wartości realizowanych faktycznie, no to żaden polityk w kwestiach na przykład tych w cudzysłowie znowu światopoglądowych nie zrobił tyle, ile zrobiła nasza obywatelska koleżanka Ela Podleśna, której nikt nie ceni i nie traktuje poważnie. Bo to, co się stało przez te 4 lata rządów PiS, to było absolutne odwrócenie sondaży opinii publicznej po Polaków w sprawie związków partnerskich osób nieheteronormatywnych, w sprawie aborcji i tak dalej. Coś, co nie drgnęło przez 30 lat III RP, odwróciło się kompletnie, dlatego że działał bardzo silny ruch społeczny z tym związany. Parę jeszcze innych efektów tego rodzaju nastąpiło. Ja bym was, polityków, szczerze mówiąc, chciał zapytać o plan B. Co będziecie robić? W jaki sposób chcecie osiągać swoje cele, jak przegracie? Co jest dla mnie dosyć rzeczywiste. Ale z tym, co Paweł, jeszcze poczekajmy do następnych programów. Ja nie chcę jednak, żeby tego defetyzmu. Ja chciałbym odnieść się do tej końcowej części pana wypowiedzi, mówiącej, że tak powiem, o wiarygodności programów politycznych, a potem wrócić do tej pierwszej części, o których pan mówił, o przyczynach. Otóż w tej drugiej części to chciałem ewidentnie powiedzieć, że program Lewicy ogłoszony w ten sposób jest jasny i wiarygodny. Nie chcę go reklamować, ale generalnie na Lewicy występują ludzie, w stosunku do których nie ma pan najmniejszej wątpliwości, że chcemy oddzielić wyraźnie Kościół od państwa. Ale Paweł tego nie kwestionuje, tylko mówi o możliwościach. Ja w tym widzę przede wszystkim ogromny potencjał i nadzieję. To, że będziemy mieli trudności w negocjacjach, żeby wyrwać każdy fragment tego państwa z rąk Kościoła, przy każdej ustawie, to znaczy, że będzie grupa kilkudziesięciu osób w Sejmie, która będzie każdy punkt związany, nie wiem, z jakąś nową ustawą o finansowaniu Kościoła od państwa, naprawdę starała się wyszarpać, obniżyć i doprowadzić jak najmniej. Jeżeli się stworzy społeczna większość w Sejmie, żeby ten Kościół ewidentnie oddzielić od państwa, no to my jesteśmy ludźmi, którzy na pewno na 100% zagłosują za tego typu działaniami. Ale tak? Póki co w pakcie senackim godzicie się milcząco, z wyraźną rezerwą, ale jednak godzicie się na Kazimierza Michała Jozefskiego. Ale pan podkreśla jak gdyby jedną rzecz. To wynika chociażby z doświadczeń koalicji europejskiej, o której rozmawialiśmy i o której wspominałem. To znaczy, istnieje idea uznania, że ten projekt, to znaczy trzeba pewne rzeczy podzielić na kawałki. To znaczy w naszym przekonaniu największym złem w tym kraju są długotrwałe rządy Prawa i Sprawiedliwości, które niszczą te państwo. No jasne. Jeżeli nie da się załatwić spraw aborcyjnych w przeciągu najbliższych 4 lat, ale będziemy się najbardziej starać, jak tylko będziemy potrafili, to może Lewica tą sprawę załatwi za następne 4 lata, czyli za 8 lat. Ale będziemy walczyli o to, żeby ustawę aborcyjną jak gdyby liberalizować i doprowadzać do stanu faktycznego. W przypadku tego, co pan powiedział, no to w przypadku Ewy, w przypadku, że tak powiem, zmiany poglądów w stosunku do LGBT. Szedłem w marszu w Białymstoku z panią Podleśną. Też szliśmy akurat w parze w tym zakresie. Leciały tam po prostu kamienie i sytuacja jest taka. Nie ma wątpliwości, że ludzie z Lewicy w tym uczestniczą. Tydzień później, w momencie, kiedy całe miasto było przestraszone tym, co się stało, zorganizowałem demonstrację Polska przeciw przemocy, gdzie jak złożyłem wniosek w Urzędzie Miejskim, to 20 minut później z Komendy Miejskiej Policji zadzwonił do mnie telefon i zaczęliśmy ustalać mechanizmy, jak to przeprowadzić bezpiecznie. Staramy się również działać przy tym. I dobrze pan to zorganizował, bo byłem i widziałem. Cieszę się. Ale to jak gdyby nie o to chodzi. No, staramy się razem z niektórymi ruchami społecznymi w kierunkach lewicowych zmieniać ten światopogląd społeczny na sprawy aborcji, sprawy Kościoła, sprawy mniejszości wyznaniowych, czy mniejszości seksualnych, czy każdej innych mniejszości, bo te zaangażowanie jest jak gdyby bardzo duże i za każdym razem tam stajemy.
to jak duża koalicja, jak duże będzie przyzwolenie w parlamencie do zmiany tych ustaw, zależy od układu. Ale nie może być takiej sytuacji, tak jak jest dzisiaj w tym parlamencie, że w zasadzie nikt o tym nie dyskutuje. A kiedy było tak, że dyskutował? W tym czasie, kiedy my próbowaliśmy na przykład złożyć z powodzeniem wniosek o liberalizacji aborcji, w tym czasie, kiedy jeszcze Lewica miała większość. Tak naprawdę jedynym cywilizowanym projektem, który został wprowadzony, jeśli chodzi o sprawę... Ten, potem został utrącony przez Trybunał Konstytucyjny. Był potem ten, ale złożyła go Lewica, tak? Którego broniliśmy Trybunał Niepodległości. I my dzisiaj, uznając, że to był dobry projekt, w zasadzie bez większych zmian byśmy byli gotowi zgodzić się na taki projekt jako projekt kompromisu społecznego. Bo niektóre ustawy, o których mówimy, które wchodzą w mechanizm światopoglądowy, są ustawami kompromisu społecznego. To znaczy uważam, że społeczeństwo do pewnych przepisów prawa dorasta. I to będzie trend do drugiej części wypowiedzi. Otóż my powoli zaczynamy, dorastamy do spraw akceptacji LGBT, powoli zaczynamy dorastać do spraw oddzielenia Kościoła od państwa, bo nie mówimy, że ten Kościół to jest taki patriotyczny i dzięki Kościołowi tylko w ogóle odzyskaliśmy, że tak powiem, wolność i że dzięki cudowi nad Wisłą i księdzu Skorupce, że tak powiem, zatrzymaliśmy nawał bolszewików, bo do części ludzi po prostu dociera informacja, że mieliśmy bardzo dobre dowództwo i mieliśmy dobrych, zdeterminowanych żołnierzy i dlatego, że Warszawa była kilka kroków z tyłu, nie było ani kroku w tył, tak? W związku z tym wygraliśmy, ale nie było tam żadnego cudu boskiego, a cud boski został wymieniony przez hierarchów kościelnych, którzy nie lubili Piłsudskiego, który był socjalistą po prostu. Jędeków. Ale był de facto socjalistą i nie zgadzał się z Kościołem i w związku z tym dorobiono jakąś ideologię. Wtedy nie było internetu, społeczeństwo to szybko zaakceptowało. Czym bardziej się pojawia informacja, tym mniejsza jest akceptacja. I wrócę do kolejnej bardzo istotnej rzeczy. Otóż po roku 89 dla bardzo dużej grupy społeczeństwa, nastąpił okres postępującego, długotrwałego wykluczania się ze społeczeństwa. Ten mechanizm wykluczania ze społeczeństwa zbiegł się w przypadku Prawa i Sprawiedliwości jeszcze z trzema dodatkowymi czynnikami. Pierwszym czynnikiem to jest wzrost populizmu europejskiego, o którym pan powiedział. Spodziewamy się wzrost działalności, załóżmy to mediów społecznościowych i bardzo dobrze zorganizowana kampania w mediach społecznościowych i w ogóle w internecie przez zaangażowane grupy i z dużym doświadczeniem doprowadziła do uzyskania kolejnej przewagi i trzecią bardzo jak gdyby istotną przewagą, jeśli chodzi o mechanizm Prawa i Sprawiedliwości, no to były dwie kadencje Platformy Obywatelskiej, która tak naprawdę zbyt wiele dla tego społeczeństwa nie zrobiła i tutaj słowo przepraszam moim zdaniem nie zakończy sprawy. Jeżeli wyjdzie pan Grzegorz Schetyna i powie przepraszam za to, co było, to nie zmieni. To znaczy w moim przekonaniu musi nastąpić zmiana przywództwa w Platformie Obywatelskiej. Nowy szef uruchomi nowe rozdanie. Nowe rozdanie zacznie realizować nową politykę i być może to się odnowi. Ale największym czynnikiem, o którym mówimy, to jest mechanizm wykluczenia społecznego. Mechanizm polega na tym, że ci ludzie zostali finansowo, mentalnie i społecznie wykluczeni przez różne rzeczy, a z drugiej strony obok, za płotem, rozumiem to doskonale, bo funkcjonuje w najbiedniejszym regionie, jeśli chodzi o Polskę, czyli w województwie podlaskim. Buduje się piękne przelotowe trasy za pieniądze Unii Europejskiej, buduje się doskonałe baseny, doskonałe lodowiska. Ci ludzie korzystają z tego, ale to nie jest stałe, trwałe korzystanie. To znaczy, to jest bardzo istotny czynnik dla Polaka. To znaczy, pójdziesz do pięknego europejskiego basenu w Michałowie, 20 km od Białegostoku, gdzie to jest najbardziej okazały obiekt w mieście, a reszta to są słabe budynki i bardzo słaby poziom życia. Zajeżdżam do Hajnówki, rozmawiam z burmistrzem Hajnówki i rozmawiamy tam o 500+. Ja czasami w związku z pobytem w Warszawie no trochę być może skalę finansów lekceważę. A on do mnie mówi, czy ty wiesz,
że sprzedawczyni w Szmateksie zarabia tu 700-800 zł. W związku z tym te pieniądze, które dał PiS dla tych ludzi, którzy mieszkają w takich regionach jak województwo podlaskie, jak województwo lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, nie w dużych miastach, ale w takich miastach, załóżmy jak Hajnówka, gdzie w związku z rozszerzeniem Parku Białowieskiego, bo Park Białowieski jest rzeczą jak gdyby bardzo fajną, tylko że nie dla ludzi mieszkających w okolicach tego parku. Polska się tym szczyci i tym się chwali, natomiast ci ludzie w 90%, w 90, może w 70% stracili swoje miejsca pracy. Mój ojciec prowadził gospodarstwo sadownicze 20 km od Białegostoku i w okolice Hajnówki, jak nie było jeszcze Parku Białowieskiego, do gospodarstw rolnych sam jeździłem ciągnikiem i kupowałem po prostu skrzynki, które były produkowane z odpadów drzewnych i to były po prostu całe wioski, które zbijały w zimie skrzynki i to była wartość dodana tych do gospodarstw. Gospodarstwo utrzymywało się za to, co produkowało, a ten taki naddatek luksusowy to była między innymi tego typu produkcja. Ci ludzie poprzez takie inwestycje, poprzez inwestycje drogowe, poprzez takie fajne, taką rozbudowę Parku Białowieskiego i poprzez inne rzeczy, zaczęli odczuwać, że oni są na marginesie Europy. Nie na marginesie Polski, tylko na marginesie Europy. Europa gdzieś tam sobie pojechała, ludzie korzystający z dobrodziejstw Europy sobie pojechali, a oni w tych małych miastach nie pojechali. I nagle przyszedł PiS i PiS powiedział: tak, proszę bardzo, państwo dostaną 500 zł, państwo dostaną 300 zł wyprawki na dziecko. Sprawa związana z ośmioklasową szkołą, jeżeli ci ludzie nie rozumieli reformy gimnazjalnej i reformy związanej z edukacją, to dla wielu tych starszych ludzi, dziadków i tych słabo wykształconych ludzi, którzy nie dążyli do wyższego wykształcenia i do odciągnięcia, mentalnie powrót do ośmiolatki w szkole podstawowej jest naprawdę akceptowalny. My tego nie rozumiemy, że to się zrobił bałagan. A oni są w stanie, że tak powiem, przeżyć ten bałagan i uznać, że dawniej było tak i dlatego ta reforma ma też, mimo tego, że w Warszawie jest, czy w Warszawie, czy w dużych miastach jest poważny konflikt, ta reforma w małych miastach ma poparcie. To dlaczego ma poparcie? Sposób, bo gimnazja, jeśli się gdziekolwiek sprawdziły naprawdę dobrze, bo w tych małych miejscowościach, małych miejscowościach, w słabych szkołach, które były już wyludnione, załóżmy w szkole. Tam nie ma tego tłoku gigantycznego i do 19. Ta szkoła, bo ponieważ prowincja i wieś się wyludniały, w związku z tym tam się ta tylko szkoła, ale gdyby zapełniła tam szkoła. Tam nie ma tego, co się podkreśla. I tak naprawdę mainstream warszawski, mainstream dużych miast przekazuje informacje. Jest tłok w szkole. Jest jakaś chora reforma, po czym ta pani czy ten pan z, załóżmy z tejże Hajnówki, odprowadza swoje dziecko do technikum drzewnego w Hajnówce, gdzie zastanawiano się, czy tą szkołę zamknąć, i tam nie ma problemu z salami, nie ma problemu dwuzmianowości. W związku z tym w Polskę idą dwa przekazy. Przekaz centralny, który mówi, jest poważny problem, i przekaz lokalny, który ten mieszkaniec tych miejscowości Polski południowo-wschodniej widzi na bieżąco. Ja jeszcze pozwalam sobie dodać jeszcze jedną rzecz, że te lodowiska i boiska, no może akurat Orliki to jeszcze był jakiś w miarę pomysł lokalny i tak dalej, i jeszcze są z punktu widzenia mieszkańca miasta fantastyczne, bo sobie wsiadam w autobus. W Warszawie świetnie działa komunikacja miejska. Ale z punktu widzenia wsi natomiast też są fantastyczne. To no tak, nie może być takiej rozbieżności, tylko, że tam jest super luksus, a nie, tylko, gość jeszcze, ma w domu. Tylko, że jeżeli to jest dwie wsie dalej, to już nie wsiądę do PKS-u, żeby dojechać. No tak. Nie wsiądę do pociągu lokalnego, żeby dojechać, ale bo to wszystko przez 30 lat było, no, komuna zaczęła. Była konsekwentnie świetna rozmowa i książka Karola Tramera, polecam, w krytyce politycznej na ten temat. Ponieważ ci ludzie zostali też wykluczeni komunikacyjnie. Też. W sporym stopniu. Oczywiście na wsi nieraz widzimy tam, o, dwa samochody stoją w zagrodzie. No tak, ale są jeszcze dzieci nieletnie, są starsi ludzie, którzy nie potrafią jeździć. Oni zostali upupieni kompletnie na miejscu. Oni nie dojadą do przychodni zdrowia,
oni właśnie nie dojadą z wnukiem na lodowisko i tak dalej, i tak dalej. I to jest też jedna z optyk, które niestety trzecia RP w ogóle o tym zapomniała. To się dzieje, potrafi zjechać 50 kilometrów od Warszawy. Ja mieszkam na takiej wsi 50 kilometrów od Warszawy, gdzie jest też nędza i komplet tego typu zjawisk. Natomiast, przepraszam, tylko co do szkoły, to o tyle się, znaczy w jednym aspekcie pozwolę się sobie fundamentalnie nie zgodzić, że też to widzę zresztą na swojej wsi. Gimnazja generalnie rzecz biorąc, które miały pełnić funkcję wyrównawczą, między innymi, pełniły ją bardzo dobrze na wsiach. Tam, gdzie generalnie istniały kłopoty kadrowe i takie, no, czy zjawiska związane z kapitałem społeczno-kulturowym, jak się to w badaniach edukacyjnych określa. W miastach dużych gimnazja były kolejnym narzędziem pogłębiającym segregację, tak? Bo były po prostu gimnazja lepsze i gorsze, tak? I ludzie zamożniejsi, bardziej świadomi, pchali oczywiście swoje dzieci do tych tak zwanych lepszych szkół. Plebs, z przeproszeniem wszystkich i w ogromnym cudzysłowie, chodził do tych gorszych. I teraz to, co się stało na wsiach zwłaszcza, ja to mam szczerze mówiąc też, próbowałem z lewicowymi politykami gadać na ten temat, bo to, co się stało w okresie teraz tej reformy Zalewskiej, to powodowało poza wszystkim, poza tym, że tam nie ma kłopotów rzeczywiście lokalowych, kadrowych i tak dalej zanadto, no ale jednak te same dzieciaki muszą te 3 lata zrobić, musiały zrobić w 2 i jeżeli któreś z nich aspirowało do gimnazjum, to w tych gorszych teraz szkołach wiejskich, tak, muszą zrobić, nadrabiać ten program w 2 lata, 3-letni, muszą teraz konkurować o miejsca w zatłoczonych liceach, bo jednak one są zatłoczone, poziom powiatowy, one są zatłoczone wszędzie. Katastrofalnie mniej lub bardziej, ale wszędzie są zatłoczone. Ja się bardzo boję, że skutek będzie taki, ja znam to ze swojej okolicy, że żadne... Nie są. Że żadne wiejskie dziecko po prostu nie pójdzie do liceum. Ja bym nawiązał właśnie do tego, o czym pan wspominał, ja o tym takim podwójnym... Ja wiem, bo chcemy wrócić do tego, że nie są zatłoczone. Ja dokładnie jedną rzecz odnośnie zatłoczenia. Dlatego, że są regiony... Cały czas wracam oczywiście do województwa podlaskiego, ale to jest przykład, gdzie PiS rządzi. Ci ludzie, młodsi ludzie, którzy dzisiaj mają gimnazjalistów, ja na przykład też jestem w tym wieku, wyjechali do pracy do Warszawy. Tak. W związku z tym tam nie są te gimnazja aż tak bardzo zatłoczone, te licea aż licea, bardzo zatłoczone. To jest kluczowe, a te słabsze licea, gdzie mówimy o tych ludziach, którzy są przekonani, że dla nich nie jest potrzebne wyższe wykształcenie, tylko dobry zawód. I oni podejmują decyzję. Tam nie ma tego problemu, o którym pan powiedział. Okej, to teraz słuchajcie, no bo możemy się zgodzić z tym, co pan mówi. To znaczy, ja się nie godzę akurat z tym, że to jest kwestia przekazu. To są fakty. To znaczy, mamy małe miejscowości, w których nie ma tłoku i mamy duże miasta, które mają tłok. Mnie w tej narracji jakby przeszkadza to, że musimy się zastanawiać nad tym, nie w kontekście tego, że duże miasta mają problem, bo dzieci się nie mieszczą w szkołach, tylko próbujemy uzasadnić te reformy, moim zdaniem nieudane w wielu aspektach, przez temat tego, że na tych wsiach czy małych miejscowościach nie ma. Tak się nie da. To są fakty. Tam nie ma, tu jest. Mhm. Tak samo musimy się zająć dużymi miastami i znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu, który stworzyła nam Zalewska w dużych miastach, a nie pocieszać się tym, że w małych nie ma, albo że, nie wiem, elektorat PiSu akurat nie będzie Panie miał z tego problemu. Ale ja myślę, że w ogóle tutaj chyba wszyscy się zgadzamy co do tego, że ta reforma jest, przepraszam, do dupy. No tak, no znaczy jest skandaliczna pod wszystkimi względami. Chodzi tylko o co innego. Chodzi o to, dlaczego jest inna recepcja tej reformy ze względu właśnie między innymi duże miasto, małe miasto. No bo, ale nie może być inna. Jeżeli znowuż wrócimy do tego, że mówimy o faktach, no to nie będzie ta recepcja w małych miejscowościach inna, bo tam nie ma tłoku. Ale w dużych miastach będzie. Ale to, co pan redaktor... Czyli właśnie fakty są różne. Czyli, że w dużym mieście jest bezpośredni, bo ja pomijam różne dalej odłożone złe skutki tej reformy, które też istnieją, ale tu już nie będziemy rozmawiać tylko o reformie, prawda? Że to w ogóle prawdopodobnie przełoży się w ogóle na poziom nauczania, tak? Ja mówię teraz o tym bezpośrednio, tak? Ludzie oceniają, bliższa koszula ciału, jest w tej chwili od 1 września jakiś efekt, tak? I teraz w mieście on jest zły, na wsi czy w małym mieście jest... Neutralny, powiedzmy. Neutralny. I dlatego z tym nie ma tam tego wkurzenia, które jest w miastach ludzi, że ja próbuję to ona zrobiła. I teraz próbuję powiedzieć to, co bym chciał powiedzieć, jak już ustaliliśmy, co jest faktem, a co nie jest faktem. A mianowicie trzeba sobie jasno powiedzieć, że wiele sfer życia, o których rozmawiamy, a które
PiS wykorzystał do tego, żeby pokazać, że reformuje państwo, naprawia, nie wiem, stawia nas z kolan, cokolwiek jak to nazwiemy, to są mechanizmy, które rzeczywiście wymagały zmian. Nie zmian tylko i wyłącznie dlatego, że Platforma przez 8 lat nic nie zrobiła albo komuna nam czegoś nie pozwoliła. One wymagają zmian, bo świat idzie do przodu, bo jest postęp technologiczny, postęp informacyjny. Te zmiany muszą być robione. Ale mnie osobiście nie przekonuje mechanizm mówienia o tym, że ktoś przyszedł do władzy i mówi, ja teraz będę reformował, zmieniał świat, a potem każdą reformę, za którą się weźmie, popsuje i zrobi jeszcze gorzej niż mogłaby być, prawda? Bo my możemy oczywiście rozmawiać i pewnie rozmawiamy o tym ze względu na to, że jesteśmy w trakcie kampanii, więc rozmawiamy o tym, co najbardziej ludzi denerwuje. Ale dla mnie na przykład dużym problemem jest to, że ludziom trzeba powiedzieć, że reforma szkolnictwa to nie tylko tłok lub nietłok w szkołach. To jest kwestia tego, jak nasze dzieci będą przygotowane do życia we współczesnym świecie, jak będzie się to przekładało na komfort i w pracy. Ja dzisiaj jadąc tutaj, słyszałem u was dyskusję taką merytoryczną, mocno ekspercką na temat tego, czy dzieci mają mieć zadawane na przykład do domu pracę do odrabiania w soboty, niedzielę, czy nie, jakie to są badania. My skupiamy się do mechanizmu, który i tak wcześniej czy później moim zdaniem będzie przejściowy, prawda? Bo jest kumulacja roczników, dzisiaj mamy tłok, za chwilę go nie będzie, ale konsekwencje tej reformy i programowej, bo trzeba na to patrzeć całościowo, za jakiś czas będą tragiczne. I trzeba pamiętać, że my powinniśmy spojrzeć przez pryzmat wielu reform, które zostały przeprowadzone. Jasne. I tak naprawdę, jakbyśmy chcieli spojrzeć, to gdzie tak naprawdę znajdziemy jakąś reformę, która rzeczywiście to zmieniła w sposób pozytywny, który dokonał PiS? Jest. Większość tych reform raczej jest ukierunkowana na, nie wiem, wymianę kadrową, walkę z elitami. Tak. Zauważcie, że to jest podstawa tego, ale, czego oni zaczynają te reformy. Ale, dotyczy. Ale problem, że tak powiem, z tymi reformami to jest tak, że ja chciałem zwrócić uwagę też, bo edukacją się interesuję, też generalnie zajmuję się tym zawodowo też. Mechanizm jest generalnie taki, że pod koniec lat 90. wprowadzono możliwość rozszerzenia, podniesienia sobie wykształcenia poprzez wprowadzenie uczelni niepublicznych. W związku z tym zaczęła przyrastać lawinowo ilość ludzi z wykształceniem wyższym, do czego oczywiście miała pretensje grupa, która uzyskała wykształcenie wyższe w, powiedzmy, poprzedniej epoce. Między innymi ja na granicy tej epoki z ledwością się tam gdzieś dostałem na jakieś studia na Politechnice i uważałem, że ci ludzie generalnie mają za łatwo, żeby dostać te wykształcenie wyższe, bo te szkoły wystawiały te dyplomy z dużą łatwością. No, Politechnika nie była łatwą uczelnią. W każdym razie pojawił się jakiś taki mechanizm. Po czym ilość tych absolwentów, tych wyższych uczelni przez te wszystkie lata, tam od 1995 roku do 2005, nagromadziła się w taki sposób, że stwierdzono, że koło 2005, 2006, może 2007 roku zaczęto zauważać, że ci ludzie mimo skończenia wyższych studiów zaczęli pracować generalnie na kasie albo wykonując różne czynności finansowe. Nie, to pięciokrotnie wzrosła ilość absolwentów wyższych uczelni na przestrzeni tych lat, ja chciałem, a kadry wyższych uczelni wzrosły o 60% w tym samym czasie. No to jest miara zapaści. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że w związku z jakimś projektem, który był realizowany i był w miarę rozsądny na końcu lat 90., że wprowadzono reformę szkolnictwa wyższego, podzielono szkołę podstawową na podstawówkę, gimnazjum i liceum, zwiększono, że tak powiem, presję na młodych ludzi po to, żeby szybciej zdawali egzaminy i podnosili swoje kompetencje. Do tego dodano tym ludziom możliwość rozszerzonego uzyskiwania wyższego wykształcenia. Doprowadzono do mechanizmu wzrostu kompetencyjności zawodowej ogólnie Polaków. Okazało się, że tych Polaków z wyższym wykształceniem jest więcej. To napędzało nam koniunkturę gospodarczą i napędza moim zdaniem nam tą koniunkturę gospodarczą do dzisiaj, dlatego że przeciętny koncern, który chce ulokować nam kolejną inwestycję wysokich technologii, czyli jakieś tam centrum rozliczeniowo-księgowe, to nie bardzo zaczyna szukać monterów, spawaczy i innych, tylko zaczyna szukać księgowych czy tam jakichś prostych ludzi, którzy potrafią obsługiwać Excela. No, spawacz ciągle zdaje się więcej zarobić. Ale tylko mówię, chciałem zwrócić uwagę. I w połowie, na początku, pod koniec lat 2008-2009 ze strony premiera Tuska zaczął iść przekaz społeczny, że może lepiej nie kończyć wyższego wykształcenia, może lepiej mieć zawód. Taki zawód do wykonywania.
To jest moim zdaniem przekaz, który poszedł wtedy i to jest przekaz aspołeczny. To znaczy liderzy w danym kraju nie powinni mówić, że zdobądźmy zawód. Wszyscy obywatele w tym kraju muszą być zmotywowani wewnętrznie do tego, żeby uzyskiwać jak najwyższe możliwe wykształcenie. Jeżeli będziemy uzyskiwali jak najwyższe możliwe wykształcenie, to wartość tego społeczeństwa będzie rosła, bo pojawiają się czynniki związane takie, że mamy ludzi, którzy do prostych czynności przyjeżdżają chociażby z Ukrainy, czy z Białorusi, czy z innych państw, gdzie mogą wykonywać te czynności prostsze. To się dzieje we wszystkich mocno rozwiniętych społeczeństwach na Zachodzie, gdzie ważne jest to, żeby obywatele uzyskiwali wyższe wykształcenie i najwyższe możliwe wykształcenie, a dziury w wykonywaniu prostych czynności są załatwiane przy pomocy... No i takich brudnych, powiedzmy brudnych sobie, takich gorszych. No. Są załatwiane. To tak, się dzieje, biały człowiek co się nie dzieje śmieci wcześniej. Zbierać, no. A tu nagle, ze względu na to, że mieliśmy, powiedzmy, nadmiar bezrobocia w kraju, bo ogłoszono o tym, że może lepiej nie robić nie kształcić się na studiach wyższych, masz, że tak powiem, problem społeczny związany z dużym bezrobociem, no to zachęcamy ludzi, żeby zostawali spawaczami, blacharzami, czy kto kimkolwiek innym. Tym, że błąd Tuska też logiczny polegał na tym, że jeżeli zachęci nie iść do studia, to znaczy, na studia, to znaczy, że wcześniej wpuszcza na rynek kolejnych pracowników tam, gdzie nie ma pracy. Ale jeżeli władza pokazuje taki przekaz, że to jest po prostu niepotrzebne, to jest to po prostu demotywujące. Ale wie pan, ale to nie był, mówiąc delikatnie, jedyny tego typu, przy całym szacunku dla profesjonalizmu Tuska, szczególnie dzisiejszego profesjonalizmu, prawda? Bo on też w tej Brukseli jawi się tam jakoś tak odświętniej, powiedziałbym. To jest klasyka, to jest na przykład abonament radiowo-telewizyjny. Na przykład. Gdzie po prostu chlapną fatalną rzecz dla niesłychanie ważnej instytucji państwowej. Ale bezmyślnie zupełnie nie potrafił się z tego wycofać ani załatwić tego problemu. Ale Prawo i Sprawiedliwość w tym mechanizmie to wykorzystało tak, do bólu. Oczywiście, że to znaczy wszystkie błędy Platformy Obywatelskiej, nie no wszystkie, o tym mówimy znaczącą początku, część tak. błędów Platformy Obywatelskiej została wykorzystana do bólu. Z edukacją wykorzystali to do bólu, zmieniając, że tak powiem, mechanizm świadomości społecznej, to jest ciekawe, którego odwrócenia jest trudne. Ta edukacja moim zdaniem jest ciekawa o tyle, że właśnie trudno byłoby pokazać większą wpadkę PiS-u niż to, co ona wywijała Zalewska w szkole. I rzeczywiście, i ten strajk nauczycieli, ja bym powiedział, nie dość, że PiS wykorzystał do bólu wszystkie tego typu możliwości, to jeszcze opozycja schrzaniła wszystkie możliwe szanse, no bo ten strajk nauczycieli, ja do tej pory nie mogę w to uwierzyć. Naprawdę, czy jemu kibicująca opozycja, wyraźnie dlatego kibicująca, że to ma szansę dowalić PiS-owi, będzie się powstanie nauczycieli, ale będą mieli kłopot, po czym ta rejterada w takim najbardziej szkaradnym stylu zrobiona. Dobra, zastrajkujcie przed wyborami, my wam obiecujemy 1000 złotych, jak to za nas zagłosujecie, co w ogóle jeszcze na bitkę nie dotykało realnych problemów. Edukacji, która znowu jest, wszędzie na świecie jest w kryzysie, tak? I to jest tak, że nawet jak ten poziom wykształcenia w społeczeństwach typu Finlandia rośnie, tak? Ludzie zdobywają kolejno coraz to wyższe szczeble wykształcenia. Znaczy bardzo dobre dane pokazują, w odróżnieniu od danych PISA, że im lepsze wyniki w lepszej szkole uzyskuje dziecko z fizyki, tym mniej je obchodzi, dlaczego gwiazdy świecą, tak? To są twarde dane na ten temat, więc czy ja mógłbym bez końca mówić o tym, jak psiała polska szkoła za czasów poprzedniej władzy. Jak bardzo się dołożyły do tego te wszystkie, proces boloński z jednej strony, to dotyczy wyższego szkolnictwa i te zestandaryzowane testy, cała ta testowania z drugiej strony. Szkoła też potrzebuje w moim przekonaniu paradygmatycznej zupełnie rewolucji. Czarno to widzę, bo szkoła ma to do siebie, że na szkole wszyscy twierdzą, że się świetnie znają, bo każdy szkołę kończył. I co do reformy Zalewskiej, myślę sobie, że też to w bardzo sporym stopniu decyduje, bo ten sentyment nostalgiczny, który ludzie mają do 8-klasowej podstawówki, jest tego też dobrym. Przy przekazie medialnym polegającym na tym, że lepiej mieć dzisiaj dobre wykształcenie zawodowe, no to wysiłki w szkole podstawowej
gimnazjum i liceum są zupełnie niepotrzebne, bo większa część osób się sprowadziła do tego, że potrzebna jest podstawówka i zawodówka. I to jest strasznie niekorzystne. Ja bym chciał jednak ten wątek już wygasić, bo my możemy tak na ten temat 6 godzin i myślę, że w dodatku tak w 90% spraw się zgodzimy. Ja bym chciał skonkludować jeszcze czymś takim, że my mamy ciągle ogromny opozycja, bo od tego jednak wychodzimy, ale myślę, że też taka myśląca część społeczeństwa, z optyką, znaczy niedostrzeganiem różnych rzeczy. Ja tutaj na puentę cofnę się do pana przykładu z Hajnówki. Bo to, że trzeba chronić Puszczę Białowieską, jest ewidentne. Tak? Znaczy jest w ogóle milion niesłychanie ważnych, globalnych, kosmicznych powodów. Tylko to, że nawet na skutek, no być może częściowo rabunkowej gospodarki, jacyś ludzie tam mogli przeżyć, to nas w ogóle nie wchodzi w nasz zakres widzenia. Takie rzeczy na świecie robiono. Mając świadomość, że trzeba zaproponować coś lokalnej społeczności, żeby ona uznała, że w tej ochronie jest też jej interes. I to tak, to będzie kosztowało. I to musi kosztować. Ale... Tylko trzeba sobie powiedzieć, chcemy uratować Puszczę Białowieską, zainteresujmy miejscową ludność uczestnictwem w tej ochronie i korzystaniem na tej ochronie. Ale ja panu dokładnie powiem, bo uczestniczyłem, to znaczy jestem za ekologami w tym zakresie i, że tak powiem, Greenpeace naprawdę bardzo dobrze znam i widziałem, jak ten protest po prostu pada w działalności lokalnej czy działalności społecznej, czyli on nie miał de facto przyzwolenia w samym mieście Hajnówka. No, ale nie, to zgoda. I to jest... tylko to już nie jest wina Greenpeace'u. Greenpeace jest z tego, żeby drzeć mordę, to znaczy, że wycinają państwo, drzewa. A politycy są od tego, żeby wziąć obie te strony sporu i powiedzieć w takim razie, chcemy chronić, wykładamy, nie wiem, tworzymy taki system, wykładamy takie pieniądze, to negocjować z miejscowymi. Ja panu powiem tylko kilka faktów. Z Hajnówki wyjechało od momentu rozszerzenia Puszczy Białowieskiej populacja Hajnówki zmniejszyła się o 18% obywateli. Tam stoją po prostu puste domy, bo tam jest bieda i nie ma z czego jak gdyby zarabiać. Ludzie, którzy dotąd pracowali w lasach państwowych jako ludzie, którzy wycinali te lasy czy zajmowali się wycinką tych lasów, stracili pracę, bo przyjeżdżają zakłady, które po prostu są z Polski i wycinają jak gdyby te drzewa. Wprowadzono Park Narodowy, do Parku Narodowego zatrudniono ekspertów, którzy pilnują tego parku. Są rozwiązania światowe, gdzie społeczność lokalna jest przewodnikami, osobami pilnującymi. Nie wprowadzono takich rozwiązań. W związku z tym konflikt w Puszczy był pokazywany w Polsce jako konflikt bardzo ważny dla ekologii. Całkowicie, no nie powiem, że całkowicie, ale powiedzmy w 70% miał brak przyzwolenia społecznego w całym obszarze otuliny Puszczy Białowieskiej. Nie, tylko że właśnie to jest jakaś, może nie jedyna, ale odpowiedź na to, co ciągle polskie elity mówią: Jezus Maria, dlaczego oni głosują na ten PiS? Tak? Znaczy to takie zdumienie, oburzenie, zdrajcy dali się kupić za 500+ i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem, jak zaczynamy wchodzić na różne dziedziny naszego życia, to oczywiście nic z tego nie wybiela PiS-u, tylko widać, że PiS w dość inteligentny sposób odkrył różne słabości starego systemu i różne bolączki zwykłych ludzi. I myślę, że na kontrmiesięcznicach spotykaliśmy się, wiesz, z oczywiście już wyjątkowo zajadłymi. Tak? Ja myślę, że tacy zwykli zwolennicy PiS-u, nie jest tak, żeby oni go kochali, bo to widzimy spektakularne obrazki w telewizji, że tu ktoś chce Jarosława Kaczyńskiego pocałować w rękę. Miesięcznicy też nie kochają. No więc właśnie. Natomiast jest po prostu tak, że ta partia czują, że realizuje relatywnie najwięcej z tego, co dla nich jest ważne. I tym bym to na razie skończył konkluzją, ale przechodząc do następnej rzeczy, bo zacznę od anegdoty znowu lokalnej. W 2015 roku miałem w wyniku jakiejś tam okazji, że znalazłem się w małej wsi w powiecie garwolińskim. Kupiłem lokalną gazetę. Mam taki odruch dziennikarski, że wszystko co drukowane to kupuję i czytam jak mogę. Całkiem profesjonalnie robiona gazeta. Prosta, informacyjna, składająca się z informacji, co się zdarzyło, co się dzieje i co będzie. Nie widziałem jakiejś wyraźnej tendencji, powiedziałem, politycznej w tej gazecie. Raczej tak dość chyba obiektywnie sprawozdawali to, co się tam dzieje. I
siłą rzeczy to było, co prawda, już po wyborach prezydenckich, ale przed parlamentarnymi. Zobaczyłem, jaka jest ta oferta. To były tam spartakiada sportowa, a spotkanie z ciekawym człowiekiem, a pokaz jakiegoś filmu w DKF-ie, a jakieś tam, nie wiem, występy różne, od disco polo przez zespoły ludowe, po jakieś nawet ambitniejsze rockowe muzyki i tak dalej, i tak dalej. I teraz z przerażeniem zobaczyłem, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że 95% z tych rzeczy było organizowanych przez dwa ciała. Albo parafia, albo Klub Gazety Polskiej, albo jedno i drugie. Poza tym znalazłem jedną imprezę organizowaną przez PSL, nic przez PO. Nic, nie istniało. To jest tak, że na tym, moim zdaniem, w dodatku te imprezy wątpię, żeby były jakoś specjalnie ideologiczne. Tak spartakiada, no zapewne zaczynała się mszą, bo parafia była współorganizatorem, tak? Ale to pewnie tyle. A potem, nie wiem, dzieci biegały, skakały, nie wiem, rzucały czymś i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to było coś, co ja sobie wtedy zdałem sprawę, ale co właściwie wtedy nie chciałem jeszcze jako zapiekły optymista dopuścić do świadomości, że myśmy wyśmiewali PiS, że oni właśnie tacy w ogóle przygłupy, chamy na internecie się nie znają, w ogóle dwie lewe ręce do wszystkiego. I tak, no to bardzo długo była taka narracja, prawda? Przecież szyderstwa z Kaczyńskiego. Może on i nie umie, tak? Ma ludzi, którzy są w tym świetni i to jest decydujące. Sprawiło, że oni po prostu latami budowali swoją wiarygodność. Dokładnie. A potem jeszcze przy okazji obrad Concilium Civitas, który wspominałem przy okazji profesora Zielonki. Już nie pamiętam w tej chwili, kto z tych profesorów z zachodu, który do nas zjechał. Eckert ma taką tezę, że społeczeństwo obywatelskie istnieje po stronie katolickiej. No więc właśnie, bo myśmy się nauczyli też mylnej tezy, społeczeństwo obywatelskie to zawsze było coś jednoznacznie pozytywnego. To była tam, nie wiem, Fundacja Batorego, tam, nie wiem, ruchy feministyczne. Okazuje, są Kluby Gazety Polskiej. Tak, a tu się okazuje, że takim samym społeczeństwem obywatelskim są Kluby Gazety Polskiej, Ruch Radia Maryja i tak dalej, i tak dalej. I oni mają takie same prawo do tej nazwy, jak wydawało, bo nam się wydawało, że to jest ta część tylko tego liberalnego, demokratycznego świata. Co więcej, mają osiągnięcia, bo jak była akcja Ratuj Maluchy, no to okej, no była sterowana przez parafię, ale dobrze, to był autentyczny ruch, tak? Zbrali ponad milion podpisów. A jak mi ktoś powie, że to nie był ruch obywatelski, że to nie było skandalem zignorowanie tych ich postulatów, niezależnie od tego, że oni tam straszne głupoty potrafili opowiadać, albo rzeczy wręcz przerażające, tak? Ja słyszałem tam takie opinie, na przykład przy tej okazji, bo też działałem w alternatywie edukacyjnej, mam tam zresztą do tej pory całe mnóstwo kumpli takich prawicowych. No i oni potrafią powiedzieć takie rzeczy, że nie będzie mi państwowy urzęd wtrącał się w moje nasienie. No i tak definiują swoje własne dzieci. Więc to jest tak. Natomiast czy to są ludzie, którzy mają wszystkie prawo. Tak? I jeszcze co więcej, ja widzę też, bo szukamy kontaktu z takimi ludźmi, nie tylko musimy go mieć, czy musieliśmy, jak byliśmy tam, odbijaliśmy się od nich na tym krakowskim przedmieściu. Ja pamiętam w Klubie Gazety Polskiej Warszawskiej, jak się próbowałem wdać, znaczy po niewoli, bo to mnie wciągano w dyskusję o żołnierzach wyklętych, no to wymiękłem natychmiast. Jakieś starsze panie, znaczy naprawdę mocno starsze. Widać po nich, że mają za sobą intensywne cykle dyskusyjne, mnóstwo lektury i wiedzą wszystko na ten temat. No to po prostu wszyscy razem wzięci wysiadamy moim zdaniem w konfrontacji na temat żołnierzy. Ale Paweł, bo ja zrobiłem ten wstęp, żeby przejść do tego, na czym mi zależy. Oczywiście to też będzie można tylko, powiedziałbym, naskórkowo dotknąć, chociaż myślę, że w kolejnych odcinkach też będę do tego wracał. Bo teraz chodzi mi o to tak, wchodzicie, panowie, konkretnie wy trzej, tak? Jako reprezentanci rzecz jasna większej całości w kampanię wyborczą. Ja oczywiście wiem, że część tej kampanii, może poza przypadkiem Pawła, w pewnym sensie nie zależy od was, tak? Znaczy możecie mieć na to jakiś wpływ, ale jakieś tam są sztaby, które o czymś tam decydują, prawda? No nie wy tam, nie wiem, decydujecie, jakie billboardy pójdą na ulicę i czy będą wożone na cysternach, czy na ciężarówkach, czy na furmankach, prawda? Natomiast jest też taki wymiar, który cały świat o tym mówi, znaczy cały demokratyczny świat, jest piekielnie ważny. To znaczy aktywność samego kandydata, tak? Moje doświadczenia jako mieszkańca Warszawy od kilku lat Starej Pragi są takie, że na przykład mam regularne sprawozdania od jednego posła PiS-u, które co parę miesięcy mam wrzucane do skrzynki. I właśnie dostałem coś takiego.
Nie będę tego pana tak specjalnie lansował, ale to jest w miarę profesjonalnie przygotowana ulotka. Jest i to już jest taka, odkąd ja tam mieszkam chyba 4 lata, to jest, nie wiem, 6. albo 8., którą od niego dostałem. Od nikogo nigdy więcej. Ja rozumiem, że to kosztuje, ale też niekoniecznie trzeba w kolorze i na kredowym papierze, tak? Wtedy jest taniej. Raz jeszcze dostałem w kampanii samorządowej jedną ulotkę od kandydatki Razem. Problem dzień po wyborach. Więc to już raczej już nie było skuteczne. Ja oczywiście nie twierdzę, że rozrzucanie ulotek do skrzynek to jest jedyna, albo że w ogóle najlepsza czy właściwa forma. Mi o to chodzi, że widzę taki rodzaj aktywności po tamtej stronie. Czy wy macie jakieś własne patenty, pomysły, przygotowujecie się do czegoś, co możecie, no trochę, że tak powiem, nie tyle, żeby siebie samych zareklamować, tylko żeby troszkę jednak, no nie wiem, uczulić te dobrych parę setek ludzi z szeroko pojętej opozycji demokratycznej, która idzie do wyborów i od ich aktywności, nawet jeżeli sami nie zdobędą mandatu, tak, no bo wiadomo, że kandydatów jest więcej niż miejsc, jednak coś też będzie zależało. Od poziomu pomysłu, nie wiem, zaangażowania jakichś lokalnych społeczeństw, czy jest coś, co możecie tutaj w tym programie na ten temat powiedzieć? Znaczy ja zacząłbym od tego, że chyba jak tu we trzech siedzimy, zgodzimy się z tym, że w konfrontacji z Dobrą Zmianą, PiS-em, szans chyba niewielkich mamy, jeżeli chodzi o technikalia. Wiemy, jakie tam są zaangażowane pieniądze, wiemy, skąd te pieniądze idą i że będą tam bardzo mocno wykorzystywane. Ja obserwuję, do tej pory może tak nie zwracałem na to uwagi, bo tak jak zauważyliśmy, jestem nowy w polityce, ale obserwuję również wykorzystywanie całego aparatu państwowego do sfery kampanijnej, więc tutaj jakby na starcie pozycje są różne. Natomiast jeżeli ja bym miał spojrzeć na siebie, nie ukrywam, że ja mam o tyle łatwiej, że sama decyzja o starcie wynika z tego, co wszyscy mówią, że jest istotne, czyli z rozmów z ludźmi. Ja idę z konkretnym, czy kilkoma tezami, które są dla mnie istotne, ale tak naprawdę idę przede wszystkim dlatego, że jestem emerytowanym funkcjonariuszem policji, który pracował, narażał życie razem z tymi, którzy dzisiaj są represjonowani, którym zabiera się uczciwie zapracowane emerytury. Pamiętam okres lat 90., gdzie spałem na kolanach tak zwanych ubeków i razem z nimi biegaliśmy za bandytami. I idę w imię tego, żeby w końcu mówić o tym prawdę i być może powalczyć o to, żeby te emerytury były im przywrócone. Natomiast oczywiście generalnie wydaje mi się, że w tych wyborach, znaczy ja, może nie tak, ja się nie do końca zgadzam z tą tezą, która się pojawia, ale ona wynika w mojej ocenie ze względu na wynik wyborów do Europarlamentu, to takie częste przez polityków zaznaczanie, że sam antypis nie starczy. Ja uważam, że dobra zmiana nie jest żadną dobrą zmianą. To jest podstawowy element, który spowodował w ogóle, że startuje. To znaczy wydaje mi się, że te wybory rzeczywiście są najważniejszymi wyborami od 1989 roku i nie są najważniejszymi wyborami dlatego, że różne opcje polityczne ścigają się w tym, kto będzie miał fajniejszy pomysł na ludzi, na społeczeństwo, jak im pomóc. Tylko one są najważniejsze dlatego, że za chwilę nam popsują to państwo. Popsują te 30 lat budowania tego państwa. No już popsuli. To jest temat na osobną dyskusję w ogóle, jak to potem zmienić. Być może to będzie już taki moment, że się nie da tego odwrócić. Więc to jest ta podstawowa rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o te technikalia, no nie wiem jak panowie, ale ja uważam, że rzeczywiście te spotkania bezpośrednie z ludźmi, z wyborcami, to jest duży, duży taki handicap, nie tylko w kontekście ich przekonywania do tego, ale przede wszystkim jakby wypracowania tego pomysłu, co dalej, prawda? Co będziemy robili, jak dostaniemy się do tego parlamentu, albo co będzie, jeżeli będziemy mieli tą władzę, albo jak jej nie będzie i co trzeba będzie robić. Od tych ludzi można się rzeczywiście dużo, dużo dowiedzieć. No ja tu mogę o ciebie powiedzieć też, że jeden z podstawowych elementów, który z racji tego, że ja nie należę do żadnej partii politycznej i tak jak mówię, jestem nowy w polityce, który założyłem sobie, że tak będzie i mam nadzieję, że w tym postanowieniu wytrzymam, to jest to, że
Nie będę, będę starał się nie wdawać w pyskówki, które, które obserwuję na co dzień między politykami. Nie wiem, panowie pewnie też to obserwujecie w mediach, to bardzo dobrze widać w tych takich programach, gdzie się politycy różnych opcji spotykają i dzisiaj główny wyścig w dyskursie politycznym to jest to, kto będzie głośniejszy, kto bardziej chamski albo kto będzie, będzie fajniejszy w dyskredytowaniu kogoś. Wydaje mi się, że tym już ludzie są zmęczeni, że to nie jest najfajniejszy pomysł, aczkolwiek wiem to ryzyko. Znam te wszystkie elementy socjotechniczne i emocje, i znaczenie w tym przekazie i tak dalej, natomiast będę starał się nie. Tyle od siebie. Ja chciałem powiedzieć, że w tej kampanii generalnie realizuję dwie kampanie. Dwie kampanie polegają na, że tak powiem, celu głównym i drugim celu też bardzo istotnym. Celem głównym oczywiście jest uzyskanie przez opozycję jak najlepszego wyniku i być może niedopuszczenie PiSu do władzy, a druga kampania, która jest dla mnie bardzo istotna, jestem działaczem lewicowym od 99 roku i to jest dla mnie istotną sprawą, przywrócenie lewicy w parlamencie. To pan ma rocznicę teraz okrągło w tym roku. No niedawno nawet dostałem taką wróżyczkę na 20 lat. Każdy polityk funkcjonując w swoim środowisku politycznym dociera do pewnej grupy wyborców, która stanowi jego takie naturalne zaplecze wyborcze. W związku z tym zadaniem polityków takim bieżącym, jeśli chodzi o bezpośrednie docieranie do tej grupy, na którą oddziałuje, jest przełożenie tej części programu, która dotyczy tego lokalnego środowiska, na lokalne, możliwe do zrealizowania przedsięwzięcie. Na przykład mówimy o Puszczy Białowieskiej, ochronie środowiska, o czym rozmawialiśmy. Na przykład w przypadku regionu podlaskiego jest poprawienie stosunków jakości wymiany handlowo-gospodarczo-kulturalnej z Białorusią, która dla tego biednego regionu stanowi naturalne zaplecze gospodarcze. I pokazanie, że w programie Lewicy, ogłoszonym programie Lewicy, są zaznaczone konkretne punkty, które pasują dla tego społeczeństwa, bo przecież nie będę mówił na Podlasiu o węglu, bo to ma mniejsze znaczenie. Tam nie ma problemu smogu. Każdy region Polski ma inne problemy. W związku z tym tłumaczenie o tym, że smog jest ważny dla mieszkańca niewielkiej miejscowości w okolicach Zielonych Płuc Polski nie jest jakby takim istotnym problemem. Mówię o relatywnych problemach. Więc mój kanał przekazu pokazuje punkty, które są istotne dla Podlasia, uwypuklenie tych punktów dla tych mieszkańców i pokazanie, że to jest dla was dobre. No tak, ale czy to nie jest za mało? Bo ma pan jakiś swój potencjalny elektorat, tak? Tak. Ale czy to nie jest sytuacja tych szczególnych wyborów, jak mówiliśmy, kiedy zginie pan, jeżeli pan nie wyjdzie trochę jeszcze poza niego? Jak do niego dojść? Ja powiem w ten sposób. Też trzeba niestety patrzeć w sposób techniczny na wybory. To znaczy nawet nasz prezydent powiedział, Duda, że ludzie nie oczekują długiej kampanii i skrócił nam po prostu kampanię wyborczą, co jest po prostu z racjonalnego punktu nieefektywne, bo coraz mniej jest czasu na dyskusje społeczne. Mówimy o kampanii bezpośredniej, w której też mam jakieś tam doświadczenie. Jest sytuacja taka, że wieszając baner podchodzi do mnie osoba. Mam miesiąc czasu, jeżeli bym miał 2 miesiące, mógłbym z nią rozmawiać 20 minut i 30 minut. Dzisiaj zaczynam się już w tej dyskusji śpieszyć, bo po prostu jest mało czasu i jest dużo rzeczy do załatwienia i coraz mniej. Skracając kampanię PiS, wprowadził mechanizm, o którym nikt społecznie nie mówi, że jest bardzo mało czasu na kampanię bezpośrednią. I tu warto się zastanowić, czy jest to przypadkowa sytuacja, czy jest ona odpowiednio przemyślana, bo jeżeli założymy, że PiS dysponuje takimi środkami finansowymi, jakimi dysponuje, to dla nich kampania oparta przede wszystkim na przekazie marketingowym, obojętnie czy to będą outdoory, media, cokolwiek. I oczywiście oni tutaj odniosą sukces, no bo przewagę mają niesamowitą, a to co pan zauważył, i to mówię znowuż jako ten
świeżak, że wydaje mi się, że kampania, jej walor poza tym, że decydujemy, na kogo głosujemy, to jest walor tej dyskusji społecznej, prawda? Takiej dyskusji poświęconego z ludźmi, czasu, dyskusji na programy, dyskusji na argumenty, a tu nie będzie. Tu będzie istotne, kto będzie miał więcej obrazków, kto będzie miał więcej plakatów albo częściej się wyświetli w autobusie. To jest niedobre z punktu widzenia... Ja powiem w ten sposób, że to jest niegrzeczny slogan, że to jest ilość uścisków ręki, bo Polacy chcą porozmawiać ze swoim kandydatem. To, że ja przejdę się na jakiejś imprezie lokalnej, uścisnę kilka rąk, nie zagłosują na mnie ci ludzie, ale ja wierzę, że jeżeli ktoś ze mną porozmawia 10 minut, na pewno na mnie zagłosuje. A na to jest po prostu już coraz mniej czasu. Nie jest patent, bo to jest, ja jestem znowu w podwójnie specyficznej sytuacji, bo po pierwsze to jest tak, że pan mówi świeżak, a co ja mam powiedzieć? Tym się różnię, to jest akurat po stronie atutów, tak? O tym, że ci, którzy mnie znają, nie jest ich zbyt wielu, no to mnie znają z 4 lat, a nie z kampanii wyborczej. Ja jej pod tym względem akurat nie muszę prowadzić, żeby, nie wiem, dowodzić swojej wiarygodności i tak dalej. Generalnie miałem parę okazji, żeby ją sprawdzić mniej lub bardziej w spektakularnych warunkach. Natomiast dla mnie to jest treść, tak? Pan powiedział, że jednym z celów jest obecność lewicy w parlamencie. I ja w dalszym ciągu, identyfikując się, że tak powiem, niepartyjnie, ponadpartyjnie, czy jakoś tak, to jest dobrym miejscem, dobrą perspektywą, kiedy się startuje do Senatu. Oczywiście kibicuję lewicy, nie z powodu sympatii. Dziękuję bardzo. Nie z powodu sympatii, tylko to jest dosyć jasne, tak? Że to jest podwójnie ważne, że parlamentaryzm dobrze działa, jak są skrzydła, to jest jedno, a dwa, demokracja bez sprawiedliwości społecznej w ogóle nie ma sensu, jest pustym pojęciem. Więc z tych dwóch powodów kibicuję lewicy, starając się zachować symetrię między tym, a kibicowaniem chadecji jakiejś z prawdziwego zdarzenia. Natomiast my idziemy po to, żeby zrealizować tę zignorowaną przez polityków ten postulat społecznego senatu. I również ignorowano, że politycy zawodowi nie mają ucha na takie rzeczy, taką tezę, że wszystkie instytucje polskiego państwa muszą być obywatelską własnością. I elementem naszej strategii było coś, co się nigdy nie zrealizowało, ale to posłużę się tym przykładem. Kiedy demolowano polską szkołę i opozycja organizowała referendum, znaczy wnioski o referendum w tej właśnie sprawie, znaczy było jasne, że Kuchciński, znaczy, przepraszam, Sejm to odrzuci. Ja pytałem polityków Platformy Obywatelskiej głównie, ale też i SLD, tam wszystkie partie brały w tym udział, no, czy macie plan B? Znaczy, co zrobicie wtedy, kiedy nastąpi coś, co jest oczywiste? Może we wrześniu będzie protest. Jak ktoś zna szkołę i wie, jak mało skłonni są nauczyciele i rodzice, żeby dziećmi grać w strajku szkolnym, no to przecież były oczywiste mrzonki. Myśmy proponowali referendum obywatelskie wtedy. Nie, takie przeprowadzone, że tak powiem, na sposób kataloński. Tak? Sejm to odrzuca, a my na przykład tam, gdzie mamy silne samorządy, robimy to gmina po gminie. No, trudno o bardziej silny polityczny i społeczny nacisk, jak organizowany w ten sposób. Tak? Więc dlaczego o tym mówię? No mówię dlatego, że dla mnie kontakt z wyborcami to nie jest technika organizowania kampanii wyborczej, tylko to jest cel, który ja chcę osiągnąć. Tak? Ja, jeśli się w ogóle znajdę w tym parlamencie, to mam nadzieję być reprezentantem takiego silnego, bardzo świadomego swych celów, bardzo zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, które się nie będzie poddawać wtedy, kiedy ma mniejszość i wniosek upadnie, tylko będzie organizować koło tego społeczny ruch nacisku. I akurat to, jak sobie radzić w tej sytuacji, kiedy człowiek jest w mniejszości i nie ma żadnych instrumentów parlamentarnej władzy, to my to doświadczenie mamy, no, obywatele RP. I to chcemy pokazać. Więc oczywiście to, co my w ogóle robimy, przecież myśmy... No trzeba było zebrać 2000, tak? Zebraliśmy tam 3000 podpisów. To się tak naprawdę efektywnie stało w 3 dni. W naszym przypadku. Ja nawet nie wiedziałem, jak to jest koszmarnie trudno zbierać te podpisy, tak depcząc po ulicach. Ale efektywnie w tym naszym okręgu wyborczym trzeba było spotkać na ulicy co setnego mniej więcej człowieka, który w ogóle głosuje
tym okręgu i go przekonać do podpisania tej listy. To jest po prostu jakaś niepojęta rzecz. I to się stało. Po części zawdzięczam to lapsusowi Grzegorza Schetyny z kandydaturą Kazimierza Ujazdowskiego. Znaczy ten bunt przeciw temu no, w tym okręgu warszawskim jest tak silny, że rzeczywiście to się stało samo. Tak? No ale to ja w ten sposób idę, że tak powiem, do tych wyborów. Nie muszę niczego udawać. Ja nie wiem, jak to się robi, bo nie mam żadnej wprawy. Nigdy tego nie robiłem. Jak się organizuje spotkania, czy to się robi w domach kultury, czy na ulicy. Nie mam pojęcia, nie mam. Tak dopiero szukamy takich możliwości. No, ale to jest jasne, tak? Że generalnie rzecz biorąc, my takie w ogóle mamy myślenie. Tak? Że jakby mi Grzegorz Schetyna zaproponował któreś miejsce na swojej liście partyjnej, biorące miejsce na liście partyjnej, to on no, między innymi z tego powodu tych propozycji nie składał, że wiedział, że ja tego nie zaakceptuję, tak? Bo ja uważam, że tych list, a zwłaszcza wtedy, kiedy koalicyjne deale zawieramy, nie wolno w gabinetach zawierać, że tutaj ten głos musi należeć do wyborców, tak? Że jeżeli powstaje koalicja na wzór koalicji europejskiej, to jaki procent na listach wyborczych ma tam lewica, a jaki, powiedzmy, prawica, to nie Czarzasty ze Schetyną konspirujący gdzieś za zamkniętymi drzwiami ma to ustalić, tylko no, trzeba w jakiś sposób, a te sposoby istnieją, zapytać wyborców. Więc to generalnie rzecz biorąc, to jest taka proza naszego codziennego działania obywateli RP. Ja z tym nie mam problemów żadnych innych, poza tymi technicznymi, jak to zorganizować, o których ja nie mam zielonego pojęcia. Nie liczę na to również, że da się przekonać zwolenników drugiej strony, ale też my mamy unikalne doświadczenie. Znaczy, żaden zawodowy polityk nie wszedł w ten nienawistny tłum pisowskich wyznawców, a myśmy to robili zawsze. Ja chodziłem co miesiąc na mszę Smoleńskiej, stałem tam w tym kościele z tą białą różą jako jedyny albo jeden z kilku. Ja się takich rzeczy nie boję. Ja nie potrzebuję mieć autobusu, który mi zapewnia klakę i ochronę przed ewentualną agresją politycznych przeciwników, bo to jest moje codzienne doświadczenie. Tak? Więc no, dla mnie to jest oczywistość. Natomiast kompletną kwadraturą koła, to bym się szczerze mówiąc doświadczonego człowieka chętnie poradził, jak to się robi, żeby do takich spotkań rzeczywiście dochodziło, tak? Bo to, no, po prostu tutaj nie mamy wiedzy. Natomiast to jest treścią tego, co my w ogóle chcemy zrobić. Ja jeszcze tylko na koniec chciałem powiedzieć, że obserwując no, po wielu latach zbiórkę zbierania podpisów, my te podpisy, jeśli chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej, zbieramy dosyć skutecznie. Ale po 4 latach rządów PiS-u po raz pierwszy spotkałem się z dużym odsetkiem ludzi, którzy bali się złożyć podpis. To też należy stworzyć taki mechanizm jakiejś zmiany w mentalności społecznej, że jak powiedzmy jeszcze w dużym mieście, w Białymstoku, jak się tam stało, to tam ludzie to jakoś z dystansem podchodzili. Ale w tych mniejszych miejscowościach, w tej części województwa podlaskiego, to nigdy, powiedzmy w poprzednich kampaniach, nikt się mnie nigdy nie zapytał, do czego ja wykorzystam ten podpis i czy aby na pewno, że tak powiem, nie wyjdzie to poza sferę tego podpisania. Czy się Mariusz Kamiński o tym nie dowie, albo wójt, ktokolwiek albo inny. I ja chciałem zwrócić uwagę, że w tych wyborach przy podpisywaniu odsetek takich sygnałów już był kilkunastoprocentowy. To też pokazuje mentalną zmianę naszego społeczeństwa, że ktoś się podpisywał, szacunek dla tych osób, którzy składali ten podpis, bo on się podpisywał i miał lekką obawę o swoje bezpieczeństwo, nazwijmy to społeczne, tak? To bym nie rzucałbym demagogii, że ktoś mu zrobi krzywdę, ale oni się już podpisując na listach partii opozycyjnej czuli niekomfortowo. Pierwszy raz się z tym spotkałem. Smutne, straszne. No więc właśnie, puenta, bo ja chciałem jakoś optymistycznie zakończyć, puenta będzie tym razem pesymistyczna, bo ja znam ten strach. Ja ten strach widziałem w oczach, w gestach, w zachowaniach ludzi w PRL-u. To jest osiągnięcie 4 lat rządów PiS. Dziękuję.